Zalon polityczny Trójki. Zaprasza Paweł Lisicki. Dzień dobry Państwu. Moim gościem jest minister Elżbieta Witek, szefowa gabinetu premier Krzydło. Dzień dobry Pani Minister. Dzień dobry, witam Pana i witam słuchacz. Trwa debata od 3 maja mniej więcej, czyli od czasu kiedy prezydent Andrzej Duda ogłosił, że ma być w przyszłym roku referendum. Później w wywiadzie dla tygodnika w sieci podał nawet. Powiedzmy dość określoną datę, czyli 11 listopada 2018 roku. No i stwierdził też, że zamierza powołać pełnomocnika do tego referendum. Potwierdzi też cały czas, że to jest jego własna inicjatywa, z nikim wcześniej niekonsultowana. Czy to jest faktycznie tak, że pani była, pani PiS był tą inicjatywą zaskoczony? To jest coś nowego, zaskakującego dla państwa pomysł referendum? Nie ja powtórzę to, co mówiłem już wcześniej. Sama inicjatywa, że to będzie 3 maja, że pan prezydent to ogłosił. Przypomnę, bo był przez pewien czas pewien szum medialny dotyczący mojej wypowiedzi, więc powtórzę raz jeszcze. To że, trzeciego, szum. Tak, to, że 3 maja pan prezydent to ogłosił, to była jego inicjatywa. Natomiast ja powiedziałam, powtórzę to raz jeszcze, że na temat dyskusji wokół potrzeby zmiany obecnej konstytucji po 20 latach jej funkcjonowania że to jest na agendzie prawa i sprawiedliwości, i że o tym mówiliśmy znacznie wcześniej, mówiliśmy o dyskusji nad potrzebą zmiany obecnej konstytucji. I nad tym też pracujemy. Natomiast to, co powiedział pan prezydent Andrzej Duda, że chciałby zapytać obywateli w jakim kierunku te zmiany powinny nastąpić, że przygotowuje kilka albo kilkanaście pytań, to jest jego inicjatywa. Słyszymy teraz, że... Chcę powołać pełnomocnika, który pewnie będzie miał za zadanie koordynowanie tych wszystkich konsultacji, pracy zespołów, bo muszą być takie powołane, to jest zbyt poważna sprawa, bo to są sprawy dotyczące ustawy zasadniczej no to się będzie działo natomiast już słyszymy że data 11 listopada która padła przez samego pana prezydenta bo czytałam taką wypowiedź już jest datą do której pan prezydent się nie przywiązuje chociażby z tego powodu że państwowa komisja wyborcza twierdzi że połączenie referendum ogólnokrajowego z wyborami samorządowymi jest niemożliwe w związku z tym no, być może będzie chodziło o inną datę i jak Rozumiem, nie będzie to referendum dotyczące już samej zmiany konstytucji, tylko zapytania Polaków o to, w jakim kierunku te zmiany fundamentalne powinny pójść. No tak, ale czy to jest z punktu widzenia takiego właśnie politycznego sensowne, czy nie lepiej by było, gdyby przygotować pewien projekt, nie wiem, zmian i poddać go pod referendum? Przecież jest też taka możliwość zapisana w obecnej Konstytucji, bo takie ogólne konsultacje na temat konsultacji, no to właściwie zastanawiam się, co one mogą spowodować. No poza tym, że, że będzie się o tym dyskutowało, ale potem efekt może być bardzo mizerny takiego tak, działania. Tak, dyskusji, w dyskusji, jaką Prawo i Sprawiedliwość prowadzi od długiego czasu, o tym mówił pan prezes Jarosław Kaczyński, i też przywołam tutaj, tutaj ubiegłoroczne spotkanie w Senacie, gdzie pan prezes występując mówił o potrzebie zmiany i mówił także o tym, że być może będzie potrzebne w tej sprawie referendum, ale nie powiedział czy w kwestii powiedzenia jesteśmy za zmianami zaproponowanymi przez nas, przygotowanymi, czy też będziemy pytać w szerokim kontekście, zadając pytania Polakom, w jakim kierunku powinniśmy pójść. To jest naprawdę bardzo poważna dyskusja, bo ta konstytucja po 20 latach musi być zweryfikowana, dlatego że już praktyka, praktyka pokazuje, że jest wiele pytań, na które w konstytucji wprost odpowiedzi nie ma. Przykład, który zawsze przywołuję, to jest to, że nie byliśmy w NATO, nie byliśmy w Unii Europejskiej, ale także nie ma takiego jasnego określenia roli prezydenta i roli y, rządu. Przykład kolejny, obrona narodowa. Prezydent wybierany w wyborach powszechnych jest zwierzchnikiem sił zbrojnych, ale na co dzień politykę związaną z obronnością prowadzi minister, minister obrony. obrony narodowej. Więc takie elementy, które trzeba by było doprecyzować, są konieczne, chociaż i tak w moim przekonaniu w konstytucji szczegółowo nie da się zapisać wszystkiego. Zawsze wyniknie jakiś problem, na przykład kadencyjność. No w konstytucji mamy zapisane wyłącznie, że prezydent, który pochodzi z wyboru, ma dwie kadencje. Czy przez to można wywieść, że nie może być dwukadencyjności, czy że musi być dwukadencyjność w innych przypadkach? No tego nie wiemy. Tutaj można sobie interpretować. Natomiast ja uważam, że prawo powinno być jasne i czytelne, bo jeżeli jest interpretowalne, to znaczy, że w zależności od tego, kto czyta tę konstytucję, może ją różnie interpretować. I to wymaga głębokiego namysłu. Prawo i Sprawiedliwość to robi. Pan prezydent przecież pochodzi z naszego obozu i też w kampanii wyborczej i pana prezydenta wtedy jeszcze kandydata, i naszej parlamentarnej. O tym mówiliśmy, że taka potrzeba zmiany konstytucji na pewno jest. Prezydent, znaczy, bo co do tego, że w kwestii tam zmian konstytucji po przystąpieniu Polski i do NATO, i do Unii Europejskiej, to, to myślę, że to nie budzi specjalnych kontrowersji. Natomiast myślę, że to, co jest chyba najciekawsze i najtrudniejsze, to jest kwestia ustrojowa. Prezydent już tak. o tym wspomniał. Czy pani sądzi, że nie wiem, że należałoby, krótko mówiąc, nie wiem, wzmocnić pozycję prezydenta, pozostawić bez zmian, a może po prostu należałoby zmienić tryb wyboru prezydenta z powszechnego na pośredniego? Jak to jest w niektórych krajach. Więc właśnie myślę, że pan prezydent, mówiąc o takiej debacie nad zmianą konstytucji, to ona ma na, ma na myśli. Ja dzisiaj pewnie bym nadinterpretowała i wyszłabym przed szereg, a tego na U. pewno nie zrobię, żebym powiedziała, w jakim kierunku powinniśmy pójść, bo po to właśnie jest dyskusja. Po to spotykamy się z ekspertami, z konstytucjonalistami, ale także z ludźmi, którzy niekoniecznie należą do naszego obozu czy są związani ideowo z naszym obozem, bo konstytucja ma służyć wszystkim Polakom. Właśnie w tym kierunku prowadzimy dyskusję od dawna. Propozycje swoje też zgłaszaliśmy znacznie wcześniej, sądując, w jakim kierunku powinny pójść te zmiany, że ja bym jednak poczekała na to, kiedy gremia które się na tym najlepiej znają, które mają doświadczenie, praktykę, także praktykę taką życiową, wynikającą z codziennego życia politycznego, z tego, jak to funkcjonuje w innych krajach, bo nie zawsze da się przenieść te rozwiązania, które istnieją w innych państwach na nasz polski grunt. To tak nie działa. My musimy brać pod uwagę naszą historię, nasze doświadczenia, naszą praktykę. I biorąc to wszystko pod uwagę, tak skonstruować konstytucję, żeby ona mogła być uznana rzeczywiście za ten fundament który dla wszystkich będzie ustawą zasadniczą, z której będą wynikały wszystkie pozostałe prawa i obowiązki obywateli. A nie sądzi pani minister, że to prowadzi nas niestety w taką trochę stronę dyskutowania, dyskutowania i zakończy się to albo rezygnacją z pomysłu, albo bardzo niską frekwencją. No doświadczenie, właśnie jeśli mówimy o polskich doświadczeniach, to jest takie, że referenda nie cieszą się specjalnie dużym że tak powiem, zaangażowaniem obywateli. Zwykle ta frekwencja jest bardzo niska. Słynne referendum ostatnio ogłoszone przecież przez jeszcze Bronisława Komorowskiego w sprawie y, właśnie sposobu głosowania okręgów jednomanotowych zakończyło się tak naprawdę katastrofą z punktu widzenia frekwencji. I czy tutaj nie będzie tego samego? No bo jeśli nie wiadomo, tak zwana ogólna rozmowa o zmianach zwykle prowadzi do tego, że ludzie się w to nie angażują. Trzeba być zawsze albo mocno za czymś, albo przeciwko czemuś. Tylko to przyciąga. No, u, nas, u nas niestety <laughs> tak jest, jak pan właśnie mówi. Jak popatrzymy na przykład na wybory we Francji, na wybory prezydenckie. Oni narzekają, że tam była bardzo niska frekwencja, bo ta frekwencja Wynosi czasami ponad 80%. Jak teraz popatrzymy, 70, tak, tak, teraz było 70%, już Francuzi uważają, że to jest bardzo niska frekwencja. Jak popatrzymy na to, co się dzieje w Polsce po 1989 roku, kiedy wydawało się, że nareszcie mając wolne państwo i móc pójść do wyborów i rzeczywiście zagłosować i wiedzieć, że mój głos jest ważny, że nikt go nie zmanipuluje. No zobaczmy, jaka była frekwencja naprawdę bardzo niska. My nie mamy w sobie wyrobionego takiego poczucia obowiązku pójścia na wybory takiej świadomości, że rzeczywiście ode mnie coś zależy, że ten dzień, to jest dzień należący do obywateli, bo to oni wtedy podejmują najważniejsze decyzje. Czy uda nam się to zmienić? Szczerze mówiąc, ja nie wierzę w to. Naprawdę no. trzeba wielu kampanii, wielu lat, nauki od najmłodszych lat. Tej obywatelskości, tego, żebyśmy uznali, że referendum, czy wybory samorządowe, czy parlamentarne, czy prezydenckie, to jest to święto, które jest naszym świętem, świętem obywateli i powinniśmy z niego skorzystać, idąc do urny wyborczej. Tak się rzeczywiście nie dzieje, więc oczywiście, że obawy o to, czy takie referendum coś da, czy nie. Pewnie ma Pan rację, natomiast z pewnością jest jakimś elementem wiedzy pokazującej, co Polakom bardziej odpowiada, a co mniej. No pan prezydent chciał, żeby tę konstytucję napisali nie politycy, tylko Polacy, więc pytać chce. Polaków, co nie oznacza, że politycy są zwolnieni od tego, żeby tak jak pan to na początku powiedział, nad propozycjami pracować i mieć je przygotowane. Prawo i Sprawiedliwość znane jest z tego, że jeśli występuje już z jakąś ważną propozycją, to mają przemyślaną, przedyskutowaną. Ja mówię tutaj o zasadniczych kwestiach przypomnę chociażby nasz program przed tymi wyborami i to są kwestie, które są fundamentalne dla Polaków i my oczywiście też będziemy się do tego przygotowywać. Pan prezydent taką inicjatywę podjął, ma do tego prawo. Czy to się uda? Czy pan prezydent będzie zadowolony z tego? Czy rzeczywiście w listopadzie będzie to możliwe? No nie do mnie należy ta ocena, Dobrze, ani decyzja. Musimy to zostawić osądowi także tak, i, i panu prezydentowi, Polakom, Polakom, ale także tak. Państwowej Komisji Wyborczej, która zgłosiła swoje zastrzeżenia. Od dwóch dni zauważyłem, toczy się wielka debata po artykule, który chyba ukazał się wniosku na temat możliwej, prawdziwej, rzekomej rekonstrukcji <grym> rządu. I y ma się to dokonać y 1 lipca, albo w każdym razie na początku lipca, w czasie, kiedy to będzie kongres PiSu i tam ma to być ogłoszone. Pani minister coś słyszała o tej rekonstrukcji? <grym> Panie doktorze, ja bym zapytała chętnie, co pan słyszał, dlatego że... No ja media słyszałem nam, to, co przeczytałem. Że media nam wykreowały tutaj przeróżne media, od wielu miesięcy, kreują nam rząd na nowo. I tak co jakiś czas słyszymy, taki serial pod tytułem rekonstrukcja rządu, to już jest tutaj trochę groteskowe, naprawdę, bo już słyszałam o tylu ministrach odwołanych z polskiego rządu, że traktuje to jako kolejne doniesienie medialne, bo jak widać niektóre media nie potrafią znaleźć ważnych tematów i nimi się Zająć. Więc naprawdę, tak jak powiedziała pani premier Beata Szydło, jeżeli się chce przeprowadzić rekonstrukcję rządu, to się przeprowadza, a nie prowadzi debatę w mediach na temat tego, który z ministrów powinien odejść, a który nie. Rząd pracuje dobrze. Najlepiej widać to po efektach. Nie po tym, co kto mówi, tylko po tym, co robi cały rząd. A cały rząd ma sukces. Pani premier ma sukces, Polacy mają sukces, ponieważ ostatnie dane nie tylko Głównego Urzędu Statystycznego, ale także to, co się dzieje wokół nas, co widać pokazuje, że ten program Gospodarka Plus, na który postawiliśmy w tym roku, co nie oznacza, że rezygnujemy z pozostałych, bo rodzina, wszystko się właściwie toczy wokół rodziny, praca, wsparcie polskich rodzin, inwestycje, to wszystko się kręci wokół rodziny. Czyli ta Gospodarka Plus przynosi efekty i to świadczy o tym, że rząd pracuje dobrze, bo nad planem odpowiedzialnego rozwoju. Pracuje nie jedno ministerstwo, ale wszystkie ministerstwa. Czyli, krótko mówiąc, pani te informacje do dementuje. Tak? Nie, 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 jako to żart jako już żart chyba, dlatego, że ten serial że zbyt serial trwa ja nie, lubię takich nie, gdzie jest bardzo no wiele by odcinków. nie, nie, odcinków. nie, 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 odcinek nie, 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 co odcinek, to nie, ale nie, odcinek to nie, 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 to to nie, 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 przekonuje do siebie, no ale nie przekonuje do siebie wygląda na to za granicę. Wczoraj odbyło się posiedzenie Rady Europejskiej, yy, gdzie był obecny Franz Timmermans, pierwszy przewodniczący Komisji Europejskiej, no i tam wynikła dosyć długa, zdaje się, dyskusja na temat Polski. Według również doniesień, ale chyba prawdziwych, większość przedstawicieli państw unijnych Polskę krytykowała i poparła Komisję Europejską. Bodajże 17 ministrów było po tej stronie, nazwijmy to, krytycznej. A może, jakby się zastanawiam, się, może pan Timmermans ma jakieś głębsze związki z Polską, bardzo lubi Polskę i dlatego tak często się do niej odnosi. pani Może to dzisiaj polską demokrację tak bardzo? No, demokracji polskiej naprawdę nic nie zagraża. Pani premier zapraszała tutaj wszystkich. Ja muszę powiedzieć, że goście zagraniczni, którzy przybywają z delegacją na rozmowy z panią premier, podkreślają to, że naprawdę Polska jest pięknym krajem, bardzo gościnnym. I jeżeli zobaczymy, a wystarczy popatrzeć obiektywnie, naprawdę nie wsłuchiwać się w to, co kto nam chce wmówić, tylko popatrzeć i pomyśleć samodzielnie. Zawsze na to zwracałam taką szczególną uwagę. Mamy naprawdę wiele mediów, mamy wiele możliwości do pozyskania informacji, ale myślmy samodzielnie i samodzielnie wyciągamy, wyciągajmy wnioski. Polska jest bezpiecznym krajem, demokratycznym, prawdziwie wolnym. Zapraszamy pana Timmermansa i nie tylko. Jesteśmy otwarci. Dziękuję bardzo. Moim gościem była minister Rzbieta Witek, szefowa gabinetu premier Szydło. Dziękuję. Ja lubię, dziękuję. Do widzenia.